W dzisiejszym 45 odcinku podcastu na Linii startu będziemy rozmawiać o filmach, bo kto nie lubi oglądać filmów, a jeszcze jak połączymy filmy i sport, to w ogóle wejdzie połączenie idealne. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego w polskich produkcjach nie inwestuje się ogromnych funduszy na tego typu. Rodzaju filmy, a w Hollywood już tak. jak to w ogóle wygląda? Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam osobę, która zna się na tym temacie. Jak mało kto. Jest to dziennikarka, blogerka, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Chociaż być może bardziej znana będzie wam jako zwierz pop kulturalny. Zapraszam do przeczytania jej tekstów na jej internetowej, tam znajdziecie fajne, ciekawe treści, a za chwilę posłuchacie całej masy informacji właśnie na ten temat. Jeżeli natomiast lubicie słuchać te treści, które pojawiają się u mnie na kanale regularnie co dwa tygodnie, zachęcam do wsparcia mnie w serwisie Patronite. Dzięki patronom ten podcast w ogóle może powstawać i się rozwijać. Zachęcam serdecznie ma na linii startu, tam mnie najłatwiej. Znajdziecie. A teraz przechodzimy do tematu odcinka. Witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie. Chciałabym na samym początku, abyś przedstawiła się własnymi słowami. Ja, oczywiście, zapowiedziałam Cię w podcaście, ale nie ma nic lepszego jak gość przedstawiający się sam. Tak, nazywam się Kasia Czajka-Kominiarczuk, jestem blogerką, od prawie 14 lat prowadzę bloga Zwierz Popkulturalne, w którym koncentruję się na kulturze popularnej, kinematografii, filmie czego dusza zapragnie, wszystko, co związane z kulturą popularną, a poza tym jestem też autorką książek, Napisam książkę o Oscarach, napisałam książkę o serialach, no i prowadzę też własne podcasty, między innymi Czytu Czytu, który jest poświęcony książkom, e, wtem piosenka poświęcony musicalom, czy jeszcze słowo, taki mój własny, prywatny podcast, który jest takim podcastowym uzupełnieniem treści, które możecie znaleźć na moim blogu. No i w tym miejscu możemy po prostu Cię zarekomendować, gdyby ktoś szukał fajnych, ciekawych treści, to już wie dokładnie, gdzie cię słuchać, gdzie cię czytać, więc, więc polecamy. My się osobiście poznałyśmy na forum Patronite i tam miałam okazję z Tobą, z tobą porozmawiać, więc taka podpowiedź dla moich słuchaczy na Patronite Kasię również znajdziecie, gdybyście chcieli wesprzeć jej działania, więc tutaj, tutaj taka polecajka. Natomiast tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest sport. I filmy, filmy i sport. Zobaczymy, w jakich proporcjach nam to wyjdzie, i będziemy sobie rozważać na kilka różnych możliwych frontów o reprezentacji sportu i o polskich i zagranicznych produkcjach, które lepsze, które bardziej kasowe i których możemy się wstydzić, a których nie musimy się wstydzić. Więc tak naprawdę. Jak wygląda polska kinematografia na ten moment? I, i, I te polskie, zaczniemy sobie od tej polskiej sceny. Co warto obejrzeć, i, i, i będę potem dalej przechodzić, dalej cię będę ciągnęła za język. To znaczy, w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo znając polskich kibiców, można byłoby założyć, że będzie mieli mnóstwo filmów o piłce nożnej, o siatkówce, nie wiem. Może ktoś by się pokusił o film o skoczkach narciarskich, prawda, są to takie najpopularniejsze sporty. Tymczasem jeśli spojrzymy na produkcje, które w ostatnich latach powstały, no to zobaczymy, że tak naprawdę zupełnie inne sporty tutaj przodują, bo mamy, mamy film najlepszy, mamy film Fighter o takich właśnie walkach w stylu MMA, mamy Mistrza, to jest taka historia, która dzieje się w czasie II wojny światowej, ale opowiada o bokserze. Mamy właśnie trochę jednak piłki nożnej, ale w takim bardzo specyficznym ujęciu, bo mamy gwiazdy, która opowiada o piłkarzach w latach 70., mamy boisko bezdomnych, mamy skrzydlate świnie, które z kolei skrzydlate świnie się koncentrują bardziej na środowisku kibiców niż w samym sporcie. I tak naprawdę bardzo wyraźnie widać, że koncentrujemy się bardziej na historiach osobistych, na konkretnych sylwetkach osób. Czasem ten sport jest rzucony na tło społeczne. Oczywiście zdarzają się takie typowe filmy sportowe, ale one czasem spotykają się absolutnie z miazgą ze strony recenzentów. Na przykładem takie mm -hmm. filmy film Żużel, które próbował odwołać się do miłości, którą część Polaków darzy żóżel. To jest rzeczywiście wyjątkowe, bo tylko w kilku krajach na świecie w ogóle ludzie oglądają zawody żóżlowe, a w jeszcze mniejszej ilości krajów na świecie rozumieją, na czym polegają zawody różlowe. No ale ten film został przez krytyków absolutnie zjechany. I, i tak naprawdę um, jesteśmy w takim kręgu bardzo ciekawym, jeśli chodzi o, o te filmy sportowe. Nie ma ich wiele. To nie jest tak, że bardzo często się do tej tematyki sportowej wraca. Natomiast rzeczywiście nie próbujemy robić filmów, prawda, o tych najpopularniejszych. Sportach, bo jakbym ja, miała powiedzieć, jaki jest najpopularniejszy sport wedle polskiej kinematografii, to byłby to boks. <grystanie> Czemu tak się dzieje? Czemu tak się dzieje? Czy po prostu najłatwiej przedstawić nam jest boks, a piłka nożna jest ich za wielu, jest to za drogie, wynajęcie stadionowi jest za drogie i w ogóle trudno latać za tymi pi piłkarzami, to z tego może wynikać, czy być może są jakieś inne przyczyny? Ja bym spojrzała na to trochę z innej strony. Jeśli spojrzymy w ogóle na historię sportowej kinematografii, to dostrzeżemy, że bok zajmuje tam niesłychanie ważne miejsce. Przez wielu krytyków ściekły Byk jest uznawany za najlepszy film sportowy. Mamy Rokiego, który także dla wielu jest takim, powiedziałabym, wzorem sew filmu sportowego. I moim zdaniem to wszystko wynika z faktu, że boks jest sportem bardzo prostym, bardzo łatwo przekładającym się zresztą na język filmu. Mamy bohatera, mamy antagonistę. Wytłumaczenie tych zasad nie wymaga zasad boksu, nie wymaga oddzielnej filmowej narracji. Każdy rozumie, na czym polega boks, jeden musi dowalić temu drugiemu bardziej. W związku z tym jest to także film, który wychodzi poza granice kulturowe. Jeśli zdamy sobie sprawę, jak skomplikowane są tak naprawdę dla obserwatora, który nigdy nie widział jakichś zawodów sportowych, zasady piłki nożnej, to możemy zrozumieć, że film, który chce opowiadać o piłce nożnej, musi bardzo często opowiedzieć bardzo dużo o jej zasadach, musi je wytłumaczyć widzowi. Mm -hmm. A boks niczego takiego nie musi robić. Ja powołuję się tu na własne doświadczenia, kiedy oglądałam mecz piłkarski i ja powiedziałam mojemu mężowi: Słuchaj, będzie dogrywka. On zapytał: To co to znaczy, że będą grać drugie 90 minut? Ponieważ on nigdy mm -hmm. nie ogląda meczów piłkarskich i wtedy zdałam sobie sprawę, jak długo się komuś trzeba tłumaczyć zasady piłki nożnej. Tak, to jest, to jest w sumie słuszna uwaga. Nawet jeżeli boks ma bardziej skomplikowane zasady dla wytrawnych obserwatorów, to jednak zasada prosta pod tytułem dowalić, dowalić jest, jest jasna. Natomiast przychodzi mi do głowy inna rzecz. Bieganie też jest proste, ale bieganie tutaj nie zajmuje aż tak ważnej roli. Nie ma takiej, takiego, takiego znaczenia. Zawsze jest gdzieś takim pobocznym. Pewnie do tego sobie też przejdziemy, że to nie jest główna reprezentacja sportu w filmie, ale gdzieś to bieganie zawsze jest, wydaje mi się, symboliczne, jest jakąś taką ucieczką przez życie, jest zawsze przedstawieniem problemów bohatera. Takie mam odczucie. A byłoby prosto, prawda? Pokazać. To, to znaczy, to zależy, jakie filmy mamy w głowie. No Dla mnie, gdywany Ognie, jeden z głównych filmów sportowych w historii, jest o bieganiu. Jest cudowny film Samotność Długodystansowca, który jest taką historią społeczną, gdzie to bieganie odgrywa kluczową rolę, mamy Maratończyka, gdzie ponownie bieganie odgrywa kluczową rolę. Przy czym rzeczywiście bieganie, jako że jest walką samym ze sobą, tak, to znaczy jest walką z odległością, ze zmęczeniem, wymaga dodatkowego udramatyzowania. Jakby nie można, tak jak z rozgrywki sportowej, gdzie mamy dwie drużyny, gdzie mamy sytuację konfliktu, zawsze można zrobić, zbudować na tym dramaturgię. I film sportowy bardzo często opiera się na tej dramaturgii, kto zwycięży, kto przegra. O tyle w przypadku biegania mam wrażenie, że dużo ważniejsze są właśnie to, co mówisz, taka introspekcja, biegacz walczy trochę sam ze sobą. No inna sprawa jest taka, że gdy, jeśli nie mówimy o biegach bardzo długodystansowych, ale o biegach krótkodystansowych, to bardzo trudno zbudować dramaturgię filmu wokół czegoś, co trwa 10 sekund. Tak jest. Tak jest. A na czym polega w ogóle hmm, trudność w pokazywaniu sportu? W kreowaniu przestrzeni bohatera, w kreowaniu hmm, tego świata sportowego? W dużym stopniu na tym, że świat sportowy jest dramaturgiczny sam w siebie. Jeśli oglądamy zawody sportowe, jeśli interesujemy się sportem, to bardzo często dostrzegamy, że taka pewna filmowa dramaturgia występuje w realnym życiu. Tak? To znaczy, zawodnicy ze sobą rywalizują, czekamy, buduje się napięcie. I tak naprawdę, w produkcjach sportowych bardzo ważne jest przyłożenie dwóch rzeczy. Po pierwsze, dlaczego te, te konkretne zawody i ci konkretni zawodnicy mają nas interesować? W związku z tym musimy bardzo przedstawić widzowi stawkę. O co tu właściwie chodzi? Świetnym przykładem jest Rocky, tak? Rocky jest mhm. filmem o boksie, ale jest także filmem o ambicjach, o aspiracjach, o takiej próbie wyrwania się z jakiejś życiowej sytuacji. Musimy być przywiązani do naszego Rockiego i do tych jego aspiracji, żeby ten mecz bokserski nas interesował, bo inaczej wchodzimy na jakiś mecz bokserski i nie wiemy, co się dzieje. Jeśli historia jest oparta o wydarzenia prawdziwe, no to znamy mhm. wynik. W związku z tym trzeba nam tak przedstawić akcję, żeby nawet wiedząc, kto wygra, cały czas czuli, żebyśmy czuli takie napięcie, takie pytanie co będzie dalej. Jednocześnie musimy tak wykreować bohaterów, bo oni byli kimś więcej niż tylko sportowcami. Tak? Żeby to nie było tylko oglądanie osób, które wykonują jakiś sport, ale żebyśmy rozumieli, że oni mają swoje ambicje, że mają swoje marzenia, że chcą czegoś więcej. Dlatego też bardzo często, paradoksalnie najlepiej sprawdzają się filmy Sportowe, które w jakiś sposób jednak odwołują się do rzeczywistości, do prawdziwych sytuacji, do prawdziwych bohaterów. No, między innymi dlatego, że no, najwspanialsze scenariusze sportowe, te, które nas najbardziej łapią za gardło, pisze bardzo często życie. E, w związku z tym, na przykład, taki, był taki film Miracle. E, to był film wyprodukowany na początku lat 2000, opowiadający o tym, jak hokejowa drużyna em, Stanów Zjednoczonych wygrała ze Związkiem Radzieckim. No, to był szczyt rywalizacji w latach 80. -tych. To było coś więcej niż tylko e, gra w hokeja. I właśnie to nasycenie, Rywalizacji sportowej, świadomością, że chodzi o coś więcej, jest taką podstawą filmu sportowego. Bohaterowie nigdy nie walczą o medal, bo medal to jest za mało, żeby nas to zainteresowało. Oni walczą o coś więcej: o siebie, o swoje życie, o swój kraj, o swoje ambicje, o swoją przyszłość. To przejdźmy w takim razie do konkretów. Co zrobili źle twórcy filmu, chociażby takiego jak Żużel, że krytyka zmiażdżyła ten film i powiedziała, że on się zupełnie do niczego nie nadaje. Znaczy, ja nie chcę tu recenzować filmu Żurzel, bo to byłoby <grystanie> okrutne innego, też dobra. nie na miejscu. Ale powiedzmy sobie tak, że e, to, co mówiłam, w przypadku produkcji tego typu, najważniejsza jest konstrukcja bohatera, tak? Nawet jeśli sport w jakiś sposób może nas nie obchodzić, to muszą nas obchodzić bohaterowie. Jeśli film tego nie robi, jeśli daje im te motywacje zbyt płaskie albo zbyt sztampowe, jeśli mówi, ktoś jeździ szybko na motorze, bo kocha swoją dziewczynę, e, to wtedy to jest za mało, tak? Musimy... Widzieć w filmie coś więcej. Tutaj pozytywnym przykładem jest film Rush, to jest film Wyścig, mm -hmm. gdzie oglądamy dwóch mężczyzn ścigających się mm, na wyścigach, na, na, na tych tak, naj, najszybszych, największych prędkościach. My tych bohaterów znamy z historii, oni są oparci o historię, ale dobrze skonstruowana narracja daje nam coś więcej. Tak mówi: ten się boryka z tymi problemami, ten ma taki charakter, czy oni są od siebie inni, czy są do siebie podobni. I dzięki temu to jest narracja o naszym życiu. Natomiast w takim żóżlu Bohaterowie są płascy, są jednowymiarowi, nie mamy nasycenia tego wszystkiego emocjami, a film sportowy jest w swoim założeniu dosyć sztampowy, powiedziałabym pod względem struktury. Znaczy, musimy poznać bohaterów, poznać ich rywalizację, poznać stawkę tej rywalizacji, zobaczyć rywalizację i dostać zakończenie. I jeśli to przeprowadzimy to w sposób najbardziej banalny, prosty, nienasycony jakimiś wartościami, no to, to jest nudne, a czasem żałosne. Bo jak ktoś się śmiał kiedyś recenzując najbardziej banalny film sportowy, kiedy drużyna wygrywa, to bohater patrzy na trybuny, a tam siedzi jego żona, córka i nagle ozdrowiały pies. I że to zwykle tak wygląda najbardziej banalny film sportowy, więc musimy jakby w pewien sposób przy dobrym filmie dać widzowi poczucie, że to jest o czymś więcej. Jeśli nie damy tego poczucia, to bardzo często lądujemy z taką płaską historią, która budzi też trochę zażenowanie, bo z góry wiemy, jak się skończy, tak? Bo też bardzo mało jest filmów sportowych, które opowiadają o klęskach. Dużo więcej opowiada jednak o tych zwycięstwach pomimo przeszkód. Mhm, mh. Tak, to jest jakaś taka podstawa w ogóle narracji. Ktoś miał trudne kłody rzucane pod nogi, ale wykaraskał się z tego, było bardzo ciężko, punkt kulminacyjny i on potem wygrywa. To jest taka, to jest taka nadrzędna myśl, bohater musi wygrać, bo my jesteśmy potem rozczarowani, my też, kino nas przyzwyczaiło do tego, że my jesteśmy trochę rozczarowani, jak się bohaterowi nie uda. Znaczy, to zależy, bo w jakim bohaterowi się nie udaje, tak go kochamy, więc wydaje mi się, że jeśli bohater nie wygrywa, to musimy wiedzieć, że w tej niewygranej też jest wartość. Ogólnie to jest też bardzo ciekawe, bo to musi wygrać bardzo często powoduje, że rywalizacja sportowa musi zostać nasycona tym, że ktoś jest dobry, a ktoś jest zły. Ja wiem, że tutaj może zabrzmie to śmiesznie, ale to świetnie widać w karate kid, gdzie... Kiedy spojrzymy na tę rywalizację, no to ten drugi musi być zły, tak? Bo, bo przecież nasz bohater musi chcieć z nim wygrać. Tymczasem sport taki nie jest, prawda? Sportowcy nie ma dobrych i złych sportowców. To znaczy, bywają tacy, którzy, nie wiem, korzystają z dopingu. Ale ogólnie rywalizacja sportowa nie jest walką dobra ze złem. Jest rywalizacją sportową. Tak jest. Ja tutaj się zastanawiam jeszcze teraz z tego, co mówisz. Um, podajesz różne przykłady i to są... Czasami totalnie inne filmy. Wiadomo, że mamy sport, różną reprezentację tego sportu. Natomiast kluczowe pytanie, czym różni się produkcja filmowa polska i przedstawienie w polskich produkcjach tego, tego aspektu, a jak wygląda to na przykład w filmach amerykańskich? No i tutaj dalej sobie pójdziemy. Z czego Polacy, z jakich wzorców amerykańskich korzystają w swoich filmach? Więc, jakby tutaj. Oddaję głos. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudno w ogóle porównać polsko i amerykańską produkcję filmową w tym zakresie, ponieważ w Polsce kino sportowe nigdy nie było jakimś takim czołowym gatunkiem, tak? Bo Polskie kino jest w ogóle bardzo słabogatunkowe, tak? To jest, jest taki margines. My nie lubimy kina gatunkowego, a film sportowy jest filmem gatunkowym. Ale gdybym miała ja przede wszystkim wskazać różnica, to byłaby to różnica tego, jakie historie opowiadamy, bo w Stanach Zjednoczonych jedną z podstawowych narracji to jest narracja o baseballu. I o futbolu amerykańskim. Są dwa sporty, których w Polsce nie ma. To znaczy, są gracze w futbol amerykański w Polsce. Jeszcze ja czyjeś ja liderki? Tak. Przy... Nagracja o czyichś liderkach jest taka, powiedziałabym wokół. bo to jest też pytanie, prawda? Czy rozmawiamy o filmach o sporcie, czy o kulturze sportu? Bo jest olbrzymia liczba filmów o kulturze sportu. No nie wiem, Moneyball, który opowiada o dobieraniu... Zawodników do, do rozgrywek baseballu na podstawie algorytmów i analityki, co było przełomem w baseballu, czy chociażby męska gra, film, który opowiada o prowadzeniu klubu. Klubu, który. futbolu amerykańskiego. Ale to nie jest film do końca sportowy. To jest film, który nawiązuje do kultury sportu. Sport jest olbrzymią mhm. częścią kultury. I czyli liderki też, prawda? Te wszystkie rywalizacje, te wszystkie miejsce, czyli liderek w, te, w tej hierarchii sportowej należą do kultury sportowej. Niemniej jednak. Jeśli spojrzymy no, na jeden z ukochanych filmów amerykanów, e, jeśli chodzi o sport, czyli na przykład The Pride of Yankees czy Field of Dreams, no to to są filmy o baseballu. Jakby możemy pokazywać Polakom film o baseballu, ale przed tym powinien być co najmniej 3 godziny kursu na czym polega baseball. E, natomiast wracając do filmów polskich, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko polskie filmy, no zwłaszcza te nowe, bo tak bo jakby było mówimy tutaj o tej nowszej kinematografii, one ciągają z wzorców kina hollywoodzkiego, no bo to jest to kino wzorcowe, jeśli chodzi o kino gatunkowe, I, ale problem polega na tym, jeśli oglądamy, nie wiem, powiedzmy polski film Fighter i nawet nam się podoba, mhm. jest spoko, nie? To on jednak nie, nie jest bardzo... Innowacyjny, on przetwarza po prostu te elementy, które znamy z kinematografii hollywoodzkiej. Robi to czasem lepiej, czasem gorzej, ale nie mamy własnego stylu, jeśli chodzi o te filmy. Natomiast miejscem, w którym ten styl filmu sportowego się rodzi, są Stany Zjednoczone, bo tam właśnie mhm. film sportowy jako pewien gatunek, jako pewna forma opowieści e, się narodzi i rozwija w tej takiej najbardziej skonwencjonalizowanej formie. A też film sportowy oczywiście może być artystyczny. No tutaj doskonały przykład z filmu Zapaśnik e, Darena Alfonskiego, ale jednak mimo wszystko w większości przypadków jest to film rozrywkowy, jest to film, który ma przynieść po prostu dosyć proste emocje. Więc myślę, że tutaj mhm. możemy powiedzieć po prostu, że ten film polski jest takim w dużym stopniu bladym odbiciem pewnych wzorców amerykańskich, no i tutaj moim zdaniem największa różnica jest po prostu w tym, o jakich sportach mówimy, tak? Znaczy, mhm. wydaje mi się, że bardzo często oglądając filmy, nawet które nie dotyczą sportu, ale w których sport się na marginesie, mamy takie, okej, okay, gram w baseball, o co w tym chodzi, tak? Co to znaczy, że ktoś dobiegł do którejś bazy, co to znaczy home run, co to znaczy strike, dlaczego ktoś wypadł i oglądamy to, i na, ale nikt nam nigdy w sumie nas nie ususadził nie powiedział, dobra, powiem wam, Jakie są, zasady, yy, jakie są zasady futbolu amerykańskiego, jakie są zasady baseballu, czym się futbol amerykański różni od rugby na przykład. Więc to jest dla mnie dosyć zabawne, tak że chyba tylko film o koszykówce jesteśmy w stanie plus minus zrozumieć bez, bez dodatkowych zajęć. A ja się jeszcze tutaj czepnę tego, tego przedstawienia i tej reprezentacji, bo może tu jeszcze jest kwestia budżetów. O, Amerykanie zawsze ten budżet mają większy. Jak kwestia budżetu wpływa na przedstawienia sportu w ogóle. Już nie mówią o scenariuszu, no bo to jest mega istotne, co powiedziałaś, że jak będzie płaski bohater, to choćby miliony, to nas nie uratują, no bo scenariusz to jest jakaś podstawa, ale jak ten budżet może ratować albo zaprzepaszczać nam całą, całą produkcję? Ja powiem szczerze, że ja nie uważam, żeby budżet był aż tak istotnym elementem tych narracji, bo e, tak naprawdę może nam się wydawać, że wymaga film sportowy wielkiego budżetu, ale można zrobić też bardzo piękne kameralne e, opowieści o sportowcach, i one powstają na całym świecie, bo na przykład. E, Możemy zrobić oczywiście film, który rozgrywa się na, nie wiem, Camp Nou i musimy wynająć albo zbudować w CGI- takie boisko, ale możemy zrobić film, który rozgrywa się na mniejszym boisku, na boisku treningowym i już dostajemy miejsce, w którym tę historię możemy opowiedzieć. Oczywiście to jest zabawne, że najdroższą sceną w historii kinematografii jest w istocie scena sportowa, bo to jest na wyścigu rydwanów z Benchura. Mhm. ale nie powiedziałabym, że to jest takie ważne. Jeśli spojrzymy Najdroższa, na bardzo. Czy... Najdroższa? No Czy najwięcej co to znaczy pieniędzy najdroższa? kosztowało. No tak, a, a masz tutaj jakieś dane? dane? E, Boże, do... nie, tak? nie mam, nie pamiętam ile milionów <grym> dolarów to kosztowało, zresztą do... trzeba było by to dodać Sprawda. do tego inflacji, bo Ben Hur jest z lat 60, więc należałoby to jeszcze e, skorygować z inflacją, no ale <grym> można to sobie sprawdzić w internecie, są takie spisy najdroższych scen w historii e, kinematografii. Natomiast to nie jest do końca tak, że ten budżet jest decydujący. Ja powiedziałabym nawet, że jeśli zaczniemy przeglądać bardzo znane i bardzo popularne filmy sportowe, które są w Stanach, to one należą do czegoś, co byśmy określili w mianem kina niezależnego, to znaczy takiego, który ma zdecydowanie mniejsze, mniejsze finansowanie. No chociaż podam przykład Million Dollar Baby, tak? Czyli film Clint Eastwooda, film o bokserce, która... No, który to film nie wymagał wielkiego budżetu, a jednak był niesamowity i, i niesamowicie ludzi pogłuszył. Więc nie, ja, ja przyznam szczerze, ja jestem. Daleko od stwierdzenia, że ten budżet jest tutaj decydujący, zwłaszcza, że tak naprawdę od dłuższego czasu nie robi się filmów wizualnie spektakularnych, sportowych, tylko właśnie koncentruje się bardziej na bardziej na opowieści, na bohaterach. Więc ja tutaj nie uważam, że to, to jest kwestia, kwestia budżetu. Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że w Polsce po prostu filmom, które są bardzo mocno osadzone w konwencje jakiegoś gatunku, zawsze się było trudno przebić. No to trochę jak z horrorami, tak? Nie mamy wielu polskich horrorów, mimo że. Że można nakręcić doskonały horror za grosze, o czym wiemy z historii chociażby Black Witch Project. Jasna sprawa, a ja bym tutaj chciała porozmawiać trochę o filmie najlepszy. Na pewno, na pewno go widziałaś i to jest historia Jerzego Górskiego, triatlonisty, który no, wychodzi z nauku. Więc mamy tutaj tego bohatera, i mamy wszystko to, co powiedziałaś, przedstawiłaś, że jest historia, jest tutaj ta, ta rzecz i dochodzimy do czegoś. Na przykład dla świata triatlonistów, idących na ten film do kina, było dużym zdziwieniem, że faktycznie historia zbudowana jest w taki sposób. Że przez cały, absolutnie praktycznie cały film poznajemy historię i zwieńczeniem, czyli czymś, co jest jednak charakterystyczną cechą dla Jurka Górskiego, że jednak ten, ten triatlon był istotny, po prostu jest zamknięty klamerką. To tak, jakby ktoś pisał opowiadanie i na końcu się zmęczył. <grym> czyli, czyli ta taka końcówka i, i ten sport, i ten triatlon w ogóle jest jakoś zmarginalizowany. Hmm, czy jak, jak ty odebrałaś te, te, to? Ja mam wrażenie, że najlepszy to jest taki dobry przykład na to, jak Um, powiedziałabym dosyć mechanicznie, wykorzystano pewną opowieść, bo najlepszy powstał na nurcie takich filmów biograficznych, które powstawały w ostatnich latach. Mieliśmy film o Zbigniewie Relidze, mieliśmy film o Wisłockiej, czy innymi słowy, mieliśmy filmy, które koncentrowały się bardzo mocno na bohaterach, ale niekoniecznie pokazywały pełnie tego, co zrobili. Dochodzi, doprowadzały ich do jakiegoś momentu i kazały nam się domyślić, że potem było lepiej. Um, I mam też takie wrażenie, że jeśli mówimy o słabości scenariusza, to no to właśnie, no to można opowiedzieć o a sportowca można powiedzieć o sporcie, można powiedzieć o, sport, o sportowcu przez pryzmat sportu, tak? Czyli podejrzewam, że gdybyśmy postawili triatlon na pierwszym miejscu, gdybyśmy wyznaczyli rytm tej opowieści zgodnie z rytmem jakichś zawodów, to czy jakiegoś nawet pokonywania jednego. Jednej przeszkody, tak naprawdę, triatlon jest bardzo, jest bardzo specyficznym sportem, takim niewyobrażalnie wymagającym, to wyszłoby nam to lepiej. Ale ponownie mam poczucie, że ten błąd, bo to ja uważam, że to scenariuszowo to był błąd i zgadzam się też, że nawet jak się nie było są, to, 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 to ten film zawodził. To on wynika właśnie z tego, że dobrze w Polsce sprawdza się kino biograficzne i zrobiono film biograficzny, a nie zrobiono filmu sportowego. A to nie jest do końca to samo. Mm -hmm. Tak. To jest e, tutaj mogę podać to mówię, przykład. Jakoś mm -hmm. Mogę tutaj pokazać. Jest taki absolutnie fenomenalny dokument. Jeden z najlepszych w ogóle filmów sportowych, jaki powstał. To jest Senna, o słynnym kierowcy Formuły 1, który zginął tragicznie. I to jest film o człowieku przez pryzmat sportu. To jest sport jest na pierwszym miejscu. To są to wyścigi Formuły 1 I przez ten pryzmat tego sportu poznajemy człowieka. I to jest ciekawe. To jest taki, to jest film sportowy. Gdybyśmy poznali człowieka, a dowiedzieli się na marginesie, że opowiadał sport, to byłby to film biograficzny. I to jest rozróżnienie, bardzo często trudne do wskazania palcem, ale jak oglądamy to, rozumiemy, co było ważniejsze dla twórców. Super, bardzo mi się podoba ten wniosek. To jest właśnie coś, co chciałam, nie, nie umiałam tego sformułować własnymi myślami, ale wyciągnęłaś to. to. To rozróżnienie jest, myślę, że bardzo, bardzo, bardzo istotne. I jeszcze raz powiedz, jaki jest tytuł tego filmu? Senna? O formule. No, o właśnie. No, no, widzisz, że ja nie oglądałam. No, ja mam to teraz A, tutaj No, to co bardzo nadrobić. polecam. Jest to, <laughs> to połyszająco dobry dokument. Jakie mamy typy bohaterów w takim razie w filmach sportowych różnego rodzaju? Jakbyśmy mogli podzielić te typy bohaterów, bo, bo też są różne. Kultura też wyróżnia różne typy. Tak, więc mamy kilka typów. Rzeczywiście po pierwsze rozróżniłabym dwa typy podstawowe, moim zdaniem. Mamy zawodnika i trenera. Musimy pamiętać, że w filmie sportowym istnieje bohater-trener. Nawet czasem mamy o nim cały serial, jak w przypadku Teda Lasso czy Friday Night Lights to tam bohaterami są e, trenerzy. I trener też jest bardzo ważną postacią w filmie sportowym, zwłaszcza takim, w którym mówimy o drużynie. Więc to jest jeden rodzaj bohatera trener, który ma ciekawe, inne, dobre podejście, który czuje się zobowiązany opiekować się swoimi zawodnikami, który razem z nimi przeżywa te zawody, który stara się z nich wyciągnąć to, co jest najlepsze. Oto obok tego mamy bohatera zawodnika. I właściwie bohater zawodnik może być w trzech, w, w trzech wydaniach. Możemy mieć bohatera, który doszedł na szczyt i musi. I spada, i musi do, na ten szczyt wrócić. Możemy mieć bohatera, który zaczyna dopiero jakiś sport i się wspina. Możemy mieć bohatera, który musi pokonać przeciwności losu, żeby się wspiąć. No i jakby dużo rzadziej mamy bohatera, który jest na szczycie i musi tego szczytu bronić, jakby bez. Em, bez konieczności jakby podnoszenia się po jakimś upadku. I co jest najciekawsze, serial Rocky obiega wszystkie te, te formy, że się tak wyrażę bohatera jednym bohaterem, co jest śmieszne. Natomiast wydaje mi się, że naszą taką chyba ukochaną narracją, którą wszyscy bardzo lubimy, to jest tak, tak zwany underdog, czyli właśnie ktoś, po kim się nikt nie spodziewa, a kto zachwyca wszystkich. No, nie jest przypadkiem, że serial i własna liga, który opowiada o sytuacji, kiedy w czasie II wojny światowej mężczyźni poszli na front i została złożona liga z kobiet, liga softballu, czyli takiej lżejszej odmiany, um, um, boże, baseballu. I że uwielbiamy ten film, bo właśnie nikt, nikt te dziewczyny nie wierzy, a im się udają wspaniałe rzeczy. Mamy właśnie tych bohaterów, którzy. Starają się coś udowodnić, grają o najwyższą stawkę, no to chociażby rydwane ognie nam to pięknie pokazują. Mamy też właśnie e, tych bohaterów, którzy, prawda, sięgają dna, ambicje ich zjada, czy na przykład sięgają szczytu i pragną na nim pozostać. Tu strasznie polecam film Jatonia, e, który jest w ogóle mm -hmm. oparty o prawdziwą historię Tony Harding. No, ja uważam, że to jest jeden z lepszych filmów sportowych ostatnich lat. No ale chociażby mamy właśnie. Jest, jest w ogóle fantastyczne. Ja jestem wielką fanką łyżwiarstwa figurowego, więc dla mnie to w ogóle to, to ja jest, nie, ale jakby... nadal jest piękne. Jest wspaniała ta historia. <grym> tak, ale ja, jakby dla mnie to jest bardzo bliski sercu film w ogóle. Tutaj na marginesie uważam, że jest za mało filmów o łyżwiarstwie figurowym. Wszystkie filmy powinny być o łyżwiarstwie figurowym. No, ale no, chociażby... Tak, ale chociażby mamy, nie wiem, taki film jak Blindside, tak? Czyli historia adoptowanego chłopaka, który okazuje się geniuszem futbolu amerykańskiego i ma na, na podstawie tego może... może zmienić jego życie, więc wydaje mi się, że, że tak możemy to rozróżnić, tak? w zależności od tego, w którym miejscu swojej kariery jest sportowiec yy, i co może jeszcze udowodnić światu z wygraną, czy, czy walką o tą wygraną, tak możemy podzielić bohaterów. Wielki Mike jeszcze mi się, nie wiem czy, czy, czy już padło i Coach Carter, to są moje tytuły, które takie są must have, jeżeli ktoś totalnie nie oglądał, bo to jest taka reprezentacja, naprawdę świetny, świetny bohater i to jeszcze trudności i tak dalej, no to ten no Wielki Mike amerykański, no dramat, dramat, nie? Sportowy, więc... Więc nie, nie, zgadzam się absolutnie, on tutaj, on tutaj bardzo dobrze do Oscara, on bardzo a, pasuje. A, a więc wiadomo, że Oskary to jest twoja, um, twoja broszka i potrafisz Oskary nocami, dniami, nocami oglądać i, i śledzić zawsze, więc na pewno tutaj um, o Wielkim Majku chciałabym jeszcze kilka pewnie słów e, wspomnieć. Znaczy ja chciałam tylko powiedzieć, że jak się śledzi Oscary, to one potwierdzają, że należy robić filmy o bokserach. Bo jakby, to jest niesamowite, ile na przestrzeni lat było nominowanych filmów o bokserach. To jest fenomen Oscarów. Jeśli w filmie jest bokser, szansa, że go nominują do Oscara jest jakieś 10 razy większa. Nie wiem o co chodzi, nie wiem co Akademia ma z boksem, ale kocha bokserów. Mam o tym cały rozdział w książce, gdzie analizuje co, co, się, co się w ogóle dzieje, jakby dlaczego boks. Natomiast tak, ten film, o którym mówisz, no to jest film bardzo właśnie, bardzo klasycznie wpisujący się w. Tak dobrze pojmowany film sportowy, czy z jednej strony mamy e, historię prywatną, historię osobistą, historię no, poruszającą, historię prawdziwą do tego wszystkiego, dodajmy. Z drugiej strony te szanse życiowe, ta możliwość zmiany swojej sytuacji jest. Realizowana poprzez sport, tak? I ten film tak bardzo dobrze łączy to zaufanie, czy to, tą nową sytuację, w której znajduje się bohater w życiu prywatnym, z tym, co się dzieje na boisku. I to też jest moim zdaniem bardzo ważne, tak? Dramat sportowy bardzo mocno łączy to, jak bohaterowie zachowują się na boisku, jak zachowują się w sporcie z ich życiem prywatnym. I bardzo często na przykład mówi: jeśli jesteś w stanie zaufać w życiu prywatnym, jesteś w stanie zaufać na, na boisku. Jesteś w, w mhm. stanie jest, jest zaufaj drużynie. I to mi się wydaje też bardzo ważne, tak, że ten taki psychologiczny wymiar rywalizacji sportowej e, też jest bardzo często ciekawym tematem dla filmowców. Że to nie chodzi tylko o to, kto będzie dłużej trenował i szybciej biegał, ale też o to, kto psychicznie jest w stanie tę rywalizację lepiej znieść i kto ma lepsze warunki do tego, żeby ją lepiej znieść. Komisja Oscarowa podczas kiedy no, daje nominację albo uzasadnia, który film jest najlepszy, daje też zawsze uzasadnienie dlaczego ten film wygrywa i dlaczego, dlaczego akurat Taka decyzja, więc zastanawiam mnie to w przypadku filmów sportowych, jaka jest e, ich argumentacja? Czy to właśnie zawsze przebiega na linii bohater i konstrukcji e, scenariusza? E, kojarzy ci się jakieś takie uzasadnienie, które najmocniej zapadło ci w pamięć, coś wyjątkowego? Nawet jeżeli znaczy, w sumie nawet myślę teraz o sportowym, <gry> ale może być. Ogólnie jakieś ogólnie o skali nie dlaczego. O y skali dlaczego ktoś dostał skargę? Nie ma takiej formuły. Nie ma? Na, nie same, ma, nie, to, nie, to nie to ma tego, ja dlatego, że jest, że jest niemożliwa taka formuła, bo się, jakby to głosowanie jest trochę na ślepo, więc jakby nie, trzeba byłoby zapytać kilku tysięcy osób, dlaczego zagłosowały tak, a nie inaczej. Okay. Natomiast z, zwykle wiesz, ja kiedy to, 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 ja tutaj coś pogrzmociłam, czyli ja po prostu coś mi się chyba nałożyło z jakimś innym. No nieważne, nieważne. być może nałożyło ci się z nie wiem, z festiwalem w Cannes, bo kiedy jury nagradza <coughs> film na festiwalach, to uzasadnia swoją decyzję. Natomiast Akademia nie uzasadnia, bo to jest niemożliwe. Natomiast jak rozmawiamy o filmach sportowych, jak zadajemy sobie pytanie, czemu one wygrywają, to jedną z głównych argumentów jest ich uniwersalność. Innymi słowy, to, co przeżywają bohaterowie na boisku, to, czy, czy w jakiejkolwiek innej przestrzeni rywalizacji, to, co bohaterowie przeżywają, jest w jakiś sposób uniwersalny. To są najbardziej podstawowe emocje, to znaczy pragnienie wygranej, lęk przed przegraną, chęć udowodnienia światu swojej wartości, chęć pokazania się. Do tego wszystkiego. Rywalizacja sportowa jest skrótem każdej naszej życiowej ambicji. To znaczy, większość z nas nie ma tak jak, nie wiem, bohaterowie przygotowujący się do olimpiady, że wie, że za cztery lata tego dnia będzie musiało być najlepszym na świecie. Ale też mamy swoje prywatne dążenia, też mamy jakieś wewnętrzne deadline'y, też chcemy czegoś osiągnąć. I w życiu jest bardzo niewiele sytuacji, w których ktoś nam ewidentnie mówi, jesteś najlepszy. W tym momencie, w, tej, w tym miejscu nie ma nikogo lepszego. Ale pod tym względem sport nam to właśnie daje. Jakby, dlaczego w ogóle na przykład tak nas wzruszają ceremonie rozdania medali, nie wiem, na olimpiadzie? Bo zdajemy sobie sprawę, że ktoś, kto nie jest nami, ale kogo emocji rozumiemy, w tym właśnie momencie dostaje coś, o czym my marzymy. Potwierdzenie, że w danym momencie jest lepszy niż ktoś inny, że jest najlepszy, że osiągnął, że dotarł. I to jest bardzo uniwersalne. Stąd też film sportowy jest jakby przedłużeniem tych emocji, które czujemy oglądając sport. Tak, jakby. Jeśli nasza ulubiona drużyna wygrywa, to cieszymy się nie tylko dlatego, że wygrała, ale dlatego, że jak rzadko mamy potwierdzenie, że można powiedzieć, kto był lepszy. Co jak ty i ja pewnie wiemy doskonale, w każdej innej dziedzinie życia jest nieobecne. I, i nikt, nikt na przykład nie wychodzi i nie mówi: Dobrze, ze wszystkich osób nagrywających podcasty w Polsce, najlepszy jesteś ty. To, to tak nie jest, to jest dużo bardziej zniuansowane. Ale chociażby w zawodach sportowych, no jak ktoś przebiegł szybciej, to przebiegł szybciej, tak? Nic się tutaj nie zmieni. Natomiast to też jest takie ryzyko przedstawiania i takiego, można tutaj wpaść w pułapkę właśnie, że ktoś jest lepszy i wygrany jest tylko jeden i to jest przedstawione także w sporcie, że zobacz, to jest takie wygrane, nie ma dobra i zła, jest, jest bohater, sportowiec i jego rywal, ale wygrywa tylko jeden i życie takie nie jest, to też podkreśliłaś i to jest też taka pułapka, czasami my lubimy sobie generalizować i przynajmniej mamy tutaj taką pewność, jedna, jedyna, jedyna pewnik, dla widza jest to satysfakcjonujące, ale dla filmowców to może być taka pułapka. Przedstawienie Zbyt płasko właśnie, że wygrywa i wszyscy inni są śli. A czy ja myślę, że jeśli jest dobry filmowiec, to nie stawia tego na dobry i zły, prawda? Czasem pokazują nam zwycięstwa, które są gorzkie, które nie dają tego poczucia spełnienia. Czasem no, widzimy kogoś, komu dobrze idzie na ringu, a słabo w życiu prywatnym. No, Wściekły beks doskonały przykład filmu Człowieka, który no, był dobrym bokserem, ale, ale jego życie prywatne wyglądało strasznie. Mamy też coraz więcej filmów, właśnie, chociażby jak wspomniana Jatonia, które nie opowiadają ludziom, którzy wygrali opowiadają o, o ludziach, którzy poddali się pod, pod tą presją, tak? Mamy serial Ted Lasso, który doskonale jakby niuansuje to pytanie, czy ta wygrana jest najważniejsza, czy do tego należy dążyć. Jednym z ulubionych filmów, um, ulubionych filmów Amerykanów, to jest taki Remember the Titans. To jest o takiej pierwszej dłużynie, która była mieszana rasowo. I tam też to mm -hmm. zwycięstwo, to, jakby to zwycięstwo nie jest najważniejsze. I ja uważam, że dobry film Sportowy nie stawia wszystkiego na kartę zwycięstwa, tylko stawia właśnie na te wszystkie niuanse wokół tego. No i też dobry film sportowy, oczywiście, jeśli nie jest taką absolutną sztampą w stylu piątego i części rockiego, to nie próbuje dzielić na dobrych i złych, tak? Tylko znajduje sobie gdzieś tam jakąś przestrzeń, w której może się okazać, że. Że nie ma dobrych i złych, są szybsi, wolniejsi, ci, którym się udało, ci sfrustrowani. Natomiast świat sportu jest no, dużo bardziej skomplikowany. Więc ja myślę, że jak szukamy tych wyznaczników dobrego i złego filmu sportowego, to możemy powiedzieć, że film sportowy, który stawia wszystko wyłącznie na scenę, w której bohater odnosi sukces jeśli nie umie tego nasycić innymi emocjami, innymi treściami, to to jest zły film. Jeśli wiemy, że ten sukces sportowy, to nie chodzi tylko o sukces sportowy, to wtedy to film jest lepszy, bo, bo daje nam to zniuansowanie. Jakich filmów w takim razie absolutnie nie oglądać? To znaczy obejrzeć <laughs> tylko po to, żeby wiedzieć, że żeby ich nie oglądać. Kurczę, wiesz co, to jest trochę problem, dlatego że e, jakby nie przygotowałam no. fatalnych filmów, tak? Nie przygotowałam już tych bardzo złych filmów. Przyznam szczerze, jakby nie, 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 nie śledziłam. Ale wydaje mi się, że jesteśmy no, chyba w stanie ocenić sami, tak? Że jeśli, jeśli coś nam tak za bardzo wszystko idzie w stronę jakiejś sztampy i schematu, to, to, to nie jest dobry film, ale przyznam, przyznam szczerze, że przy całej mojej sympatii do filmów sportowych, to gdybym miała wymienić złe filmy sportowe, które absolutnie nie należy oglądać, to miałabym problem, bo ja je chyba zwykle wyrzucam, wyrzucam z głowy. Więc, więc jakby nie mam tutaj własnej listy najgorsze filmy sportowe wszechczasów, bo, bo jakby jej nie robiłam nigdy w głowie. Natomiast może tak, jeśli, jeśli oglądamy film i wiemy, co się stanie w każdej następnej scenie, to znaczy, że oglądamy film tak sztampowy, a są takie filmy sportowe, że że jest to strata naszego czasu. A jeżeli chodzi, bo my tutaj poruszamy się w fabułach raczej, czasami tutaj jest też biografia, a jeżeli chodzi o dokumenty, dobry dokument, to jaki dokument? Wydaje mi się, że taki, który ponownie wychodzi z tematu sportu, ale mówi nam coś więcej. Ja tu strasznie mhm. chciałabym Wam wszystkim polecić dokumentalny serial na Netflixie, który nazywa się Losers. I opowiada o ludziach, którzy przegrali. Przegrali w za swoich zawodach sportowych. Są to mm. najróżniejsze zawody od boksu, przez łyżwiarstwo, po curling. I pokazuje, jak ci ludzie zareagowali na tą przegraną i co ta przegrana wniosła do ich życia. I to jest fascynujące. Oh. Obejrzeć kompletnie inny punkt widzenia, inną historię. I właśnie się orientujemy, że ta sytuacja wygranej, przegranej, niesprawiedliwości, poczucia zawodu, że to wszystko w jakiś sposób rezonuje z nami głębiej. I tak samo nie trzeba być wielbicielem właśnie formuły 1, żeby obejrzeć film Senna i poczuć, że on jest ciekawy. Nie trzeba być wielbicielem rugby na wózkach, żeby obejrzeć film Murderball i odkryć absolutnie fantastyczną narrację o najbardziej pewnych siebie, brutalnych facetach, którzy przy okazji jeżdżą na wózkach, ale... Są absolutnym wcieleniem bardzo wielu rzeczy. I mam takie poczucie, że dobry dokument sportowy, ja bardzo lubię dokumenty sportowe, wychodzi od sportu, wychodzi od jednostki, ale właśnie ponownie. Stara się gdzieś ująć te rzeczy, które sprawiają, że a sport nas fascynuje, a z drugiej strony, że sport odwołuje się do bardzo duży, ba, dużo szerszego spektrum uczuć, relacji, emocji, wartości. I jeśli oglądamy dokument sportowy i ten dokument sportowy mówi, że Iksiński zaczął karierę w tym i w tym roku. Nie wiem, kocha biegać, bieganie to jest jego życie. Obejrzmy, jaki Ksiński wygrał pierwsze zawody, drugie zawody i trzecie zawody. No to to jest nuda i to nie jest dobry, to, to jest po prostu kronika. Natomiast jeśli spotykamy bohatera i on stara się nam gdzieś opowiedzieć przez tą swoją karierę sportową, kim jest i, co go, i, i, i czego się boi, co go łączy z nami, a co go oddziela, jakby czym jest ten sport dla niego, to nagle dostajemy coś dużo ciekawszego, coś, co jest o sporcie, ale tak naprawdę nie jest o sporcie. I bardzo często jest tak, że oglądamy taki dokument sportowy, kończymy i tak to niby było o zawodach sportowych, o sportowcach, ale tak naprawdę było o czymś, o czymś innym, o czymś ciekawszym. I, I wtedy oglądamy naprawdę dobry dokument sportowy, kiedy on wychodzi, wychodzi na jakość z samej rywalizacji i daje nam ten szerszy kontekst, i daje nam te emocje, uczucia. Czasem daje też nam wgląd w kawał kultury, to są takie fantastyczne dokumenty o NBA, o na przykład najlepszym, najlepszym sezonie Chicago Bulls, który z jednej strony mhm. opowiada o grze sportowców, a z drugiej strony opowiada nam taki fragment kultury amerykańskiej przełomu lat 80. i 90., że po prostu wiesz, no jak na wykładzie się siedzi, bo nie da się oddzielić tych wszystkich rzeczy, zwłaszcza sport jest przejawem kultury, tak? W związku z tym w sporcie odbijają się kwestie kulturowe, rasowe, klasowe, ekonomiczne, gospodarcze. to Sport nie istnieje w później, więc jeśli uda nam się ten sport tak ciekawie osadzić, czy to w historii osobistej, czy to w historii kultury, mamy do czynienia z dobrym dokumentem. Boże, ja mam wrażenie, że muszę chyba sobie spisać na karteczce te wszystkie nasze tytuły i pod opisem tego odcinka po prostu je wymienić. Żeby to, jest, to by był było bardzo po. miłe, jeśli ktoś szuka jakiegoś zestawu filmów sportowych. Ja jeszcze tylko chciałabym dodać, może na końcu, że istnieje jeszcze jeden, jeden gatunek sportowy, jeśli mówimy mhm. o schematach, który ja uwielbiam, i jest to komedia sportowa. To są te komedie, które biorą schematy filmów sportowych i je wyśmiewają. I są dwie wybitne komedie sportowe, które bardzo polecam. Jedna się nazywa Dodgeball i opowiada o zawodnikach grających w zbijaka, ale profesjonalnie. I Aha. jest absolutnie prześmieszna, bo bierze wszystkie schematy filmów sportowych i przekłada je na narrację o ludziach grających profesjonalnie wzbijanego, będących zupełnie dorosłymi. A drugi film to Ostrza Chwały. Jest to film o łyżwiarzach Aha. figurowych. I jest absolutnie przezabawny, i jest przezabawny dla fanów łyżwiarstwa, bo wyśmiewa bardzo dużo rzeczy, które znamy z kultury łyżwiarskiej, która jest bardzo specyficzna i też taka, no, on to jest na pograniczu sportu i, i jakiegoś show. A z drugiej strony, jest to, jest to także po prostu bardzo dobre wzorowanie schematu filmu sportowego o właśnie bohaterach, którzy byli na szczycie, spadli i muszą jeszcze raz odbudować swoją pozycję. Więc jeśli szukamy tak naprawdę bardzo często w przypadku filmu gatunkowego pewnych schematów, to bardzo często komedie doskonale nam je wskazują, bo one opierają się na powtarzaniu tych schematów. Pięknie. To ja chyba to, to zrobię. Wykonam ten wysiłek i spiszę Wam to wszystko, żebyście się nie pogubili. Bardzo Ci dziękuję za, za podzielenie się z tymi, tymi wskazówkami. Będziemy wiedzieli, co oglądać, a czego... Nie, nadal nie wiemy, co, czego nie oglądać. Każdy musi sam sobie przecież <laughs> powiedzieć na to pytanie, że to jest szmira. Więc, więc już wiemy. Dziękuję Ci e, za podzielenie się tym wszystkim. Pomyliłam te kany z tym Oscarami. E, ja jeszcze się tutaj muszę doszkolić. <grywia> jeszcze, jeszcze druga droga przede mną z kinematografii. E, pięknie Ci dziękuję i, i żegnam się z tobą. Dobrze, to tyle. ja to Dobrze, też że dziękuję tutaj... i do usłyszenia. I co? Mam nadzieję, że teraz po wysłuchaniu tego odcinka wiecie już, co włączyć sobie wieczorem, a wiecie, czego również nie włączać, albo co włączyć, żeby móc um, ocenić jako szmirowate i dlaczego tak to y, określiłyśmy. Y, dajcie znać co myślicie, które filmy przypadły Wam do gustu i czy macie takie samo zdanie jak my. Możecie pisać do mnie na Instagramie, jestem tam jako dziewczyna tretlenisty, możecie także komentować oczywiście na YouTubie. W komentarzach czekam na Wasze opinie. A jeśli podoba Wam się ta treść, którą ja tworzę, którą dostarczam Wam regularnie co dwa tygodnie, przypominam, we wtorki, to zachęcam do zostania patronem w serwisie Patronite. Dzięki moim patronom mogę rozwijać się, a moim patronom tak, że dostarczam dodatkowe treści, więc ja daję coś od siebie, wy dostajecie coś dodatkowego. Bardzo, bardzo ogromnie dziękuję osobom, które mi zaufały i które cały czas ze mną są. wysyłam wam dobrą energię. I życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia za dwa tygodnie.